Hej, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. I tak, dziś znów zaczniemy od opcji Mystery Gift, gdyż nastaje miesiąc wrzesień, moi drodzy, a w miesiącu wrześniu z kolei jest od Nintendo do pobrania właśnie kolejny nowy Pokémon. Także skorzystajmy z tej okazji i pobierzmy go z opcją Get via Internet. Dokładnie, on jest dostępny dla wszystkich, nie musicie wpisywać żadnego kodu. Bez problemu można pobrać przez do końca w sumie miesiąca praktycznie Pokemona, jakim będzie. Zaraz się dowiemy co. Właśnie z okazji 20-lecia kolejny Pokemon jest rozdawany i jest nim właśnie mityczny Pokemon Vicitinny. Vicitinny jest właśnie Pokemonem z generacji 5, który miał swój debiut w Pokemon Black i White. No i właśnie aby po prostu przypieczętować 20-lecie Pokemonów, możesz otrzymać właśnie tego Vicitinny'ego. Vicitinny był dostępny dzięki specjalnemu biletowi, który umożliwiał spotkanie go w Liberty Garden w Pokémon Black i White. Także pobierzmy go sobie, no i będziemy mieć kolejnego nowego, wyjątkowego Pokemona. Także Vicitinny jest już nasz. Co prawda jest jeszcze kolejny Pokémon teraz do zdobycia, ale jego pokażę Wam w kolejnym już filmie, żeby tak nie było za dużo naraz, tak powiem. Dobra, także wracajmy do gry. Dobra, jeśli w konsoli wyłączymy. Już niepotrzebnie żyle baterie. No i możemy sobie lecieć z grą. Dobra, ładujże się. No i tak, moi drodzy, ostatnio zakończyliśmy grę na ścieżce 115 i przy tej oto trawie, w której na dobrą sprawę wyłapałem już wszystkie Pokémony. Tu jeszcze można było złapać wyższą formę właśnie tej Loa w Ruby Sapphire Emerald, ale niestety w Omega Ruby Alpha Sapphire już jej tu nie złapiemy. Tylko tak też zerknę na moje Pokémony, żeby sobie przypomnieć, jak to się tam wszystko ma i widzę, że niestety nie ma się najlepiej. Więc na dobrą sprawę, mogę na przykład polecić sobie może Growlithe'a, gdyż on może mi się przydać w walce z Maniakiem Ruin, który gdzieś tam już nas czyha. Także użyjmy sobie na przykład Super Potiona. W sumie mamy dużo leków, mam jeszcze Soda Pop, Lemoniadę, Moo Milk, Energy Powder nawet, także jest się czym leczyć. Dobra, więc chodźmy. Chodźmy do walki, czyli na walkę z kolejnym trenerem. Czy są tu jakieś ruiny, które mógłbym zwiedzać, albo które by mnie po prostu by mnie satysfakcjonowały? No, tego to ja nie wiem. Ale dobra, walczmy więc z Maniakiem Ruiny. Może tak. W każdym razie walczyć z nami wesołe walki z Sandslasha. Okej, w sumie Trapinch nie jest najlepszym wyborem do walki przeciwko Sandslashowi, chociaż z drugiej strony, kurczę, mamy Earth Power. Więc jest atak specjalny, który może zadziałać w sumie najgorzej na Sandslashu. Ten z kolei używa Sandton, więc już z wymiany, nici. W każdym razie dostaje nam się troszkę, no niestety nie mam jakiejś mega dobrej defensywy. Z kolei mój atak zabrał całkiem przyzwoitą obrażenia, więc myślę, że jeżeli mi niczym super mocnym nie przywali, będę w stanie go rozwać Crush Cloud 3 HP! Kurczę, dobra, żeby to teraz starczyło, powinno starczyć, zabrało troszkę więcej niż połowę, także udaje nam się rozwalić Sandslash naszą Trapinch. Emocjonujące te walki, dobra, 31 level dla Trapinch. No i tak, nadchodzi kolejny Pokémon, kolejny Sandslash. Po to właśnie poleczyłem Growlithe, żeby takim Sandslashem mógł się zająć. Także leć Growlithe, już nie będziemy dalej męczyć Trapinch, oj nie. Chociaż chyba sprawę mógłbym zostać Trapinch jeszcze ze startu punktu expa, gdyż o ile dobrze pamiętam, właśnie na 32 poziomie ewoluuje. Ale dobra, Sandslash tu w zasadzie Mig Drain, czyli mój słabszy atak, natomiast załatwi sprawę. Wow, nie załatwił. A to ci niespodzianka. Dobra, ten z kolei używa Fury Swipes. Uderza to mnie raz i dwa i dwa. No, to rozumiem. Dobra, to zobaczmy jeszcze w co wcieli się na True Power. Chociaż coś czuję, że w Energy Balla, bo jakoś nie zmieniliśmy super stanowiska, także tak. Ale jak tylko wejdziemy na kamienie, to zmieni atak chyba na... Czy nie wiem na co. Dobra, każdy raz, że Growlithe zabrała całkiem przyzwoitą liczbę expa i pokonaliśmy Hayesa. Ach, cóż to za tajemnica. To tajemnica mojego wspaniałego treningu, który jest wręcz niezawodny. I w sumie Trapinch chyba nie trzeba jeszcze tego przedmiotu, a przecież mógłbym dać dla Trapinch Soft Sand. To wzmocniło jej ziemne ataki. Więc nie pomyślałem i tego nie zrobiłem. Czemu? Zaraz, Soft Sand, wzmacniacze chyba będą na dole. Nie, na górze. Dobra, gdzie jest mój Soft Sand? Pewnie go gdzieś ominęłem. Jest i Soft Sand. W sumie Soft Sand może być też trzymany przez dzikie Trapinche.
tak nawiasem mówiąc. Dobra, to myślę teraz Growlithe, bo on jakoś się tam jeszcze trzyma. No i tak, gdzie są moje anteny? Czemu ja ich nie mam na głowie? Chodźmy teraz tutaj na górę, bo tu właśnie mamy do zdobyć jakiś przedmiot, jak właśnie kolejny cenny pipi up. Znaczy ich nie używam, bo jeszcze nie mam finalnych, że tak powiem, ruchów u moich Pokemonów. Dlatego też i na razie ich nie mam. Dobra, tu przyda się nam rower. Dobra, znów anteny. I poszukałem jeszcze tutaj czegoś. Na pewno natkniemy się na trenera. Tak ktoś czuje, albo i nie. Dobra, tu jeszcze mamy iron, czyli żelazo. Fajnie jest iron. Dobra, tu jeszcze mamy skałę, na której niestety nic nie ma. Tu mamy jeszcze punkt na sekretną bazę. W sumie fajne miejsce, bardzo ukryte, tak, że tak powiem. No i tak, co my tu jeszcze więcej mamy? Tak, wiem, że gdzieś tu jeszcze trener jakiś krążył na górze, z tego co pamiętam. Albo się mylę. Dobra, tu jeszcze mamy Heal Powder. Heal Powder to jest kind of lek ziołowy, który, o ile dobrze pamiętam... Zaraz, nowy? Czy nie taki nowy? Tak, nowy. To właśnie taki jakby ziołowy Full Heal, tylko że on z kolei ma taki efekt, że obniża też właśnie szczęście, jak to leki ziołowe. I dobra, to w sumie wszystko chyba, co mieliśmy do załatwienia na tejże części ścieżki. Tak więc... Poszedłem ją opuścić. I to w sumie złapaliśmy wszystko, zdobywaliśmy też wszystko, chociaż na wodzie, na dobrą sprawę, jeszcze występuje pewien nowy Pokémon i to jest ewolucja tego, co mieliśmy okazję usłyszeć, czyli właśnie Wingula. Dobra, i tak muszę przepłynąć, więc w sumie... Dobra, skakujemy na naszego wspaniałego Linuna! Dobra, to jest świetne. Dobra, zaraz dobrze płynę? A w sumie dobrze płynę. Dobra, także mogę sobie tu wsiąść na rower. W sumie wyższą formę Wingula, czyli Pelipera, mogę złapać w zasadzie wszędzie tam, gdzie jest woda. Na dobrą sprawę, także to jakoś nie musimy się tym szczególnie zajmować. Ja chciałem tu zajechać, bo tu mamy w końcu centrum Pokémon, w którym możemy się poleczyć. No i właśnie zdobyć kolejnego wyjątkowego Pokémona. Ale najpierw leczmy się. Bo moje boksy mają się nie najlepiej. Okej, teraz są już w pełni sił, tak więc odeślemy coś do boksu i zaraz sobie odbierzemy, kurczę, znowu... Tak, nawyki, depozyt. Znowu wszedłem nie w te opcje. Dobra, i teraz będę mógł sobie odebrać kolejnego wyjątkowego Pokemona, jakim jest właśnie Wysytyni. Tak, ty musisz być Hawkins, także proszę bardzo, Wysytyni jest już nasz. Także do następnego, oczywiście. I mamy kolejnego Pokemona, właśnie jakim jest Wysytyni, który pochodzi od właśnie Game Freaku. Jest to właśnie kolejny prezent z okazji 20 Pokemonów. No i tak, 09-16, właśnie, miesiąc 9 wrzesień. Ach, jak ten czas leci. Więc jest to Pokemon psychiczno-ognisty, jedno z niewielu takich połączeń. I Wysytyni ma jako jedyny umiejętność Victory Star, która zwiększa celność tego Pokemona, jak i jego... że tak powiem, sojuszników. No i co my tu mamy w ruchach? W sumie mamy jeszcze level sety i statystyki ponad 200 wszystkie. No tak, na tych poziomach to już staty są naprawdę wysokie. Mamy Incinerate, Quick Attack, Endure i Confusion. W sumie nic nowego. Może poza Endure. Endure jest to ruch typu normalnego właśnie, który zawsze zostawia na HP, niezależnie od tego, jak mocno dostaniemy. Czyli tak jakby narzucam na siebie umiejętność Star i na swój sposób. Tyle, że nie musimy mieć pełnych HP, żeby to zadziałało. O tyle lepsze. No niestety nie zawsze działa pod rząd, jak się tego używa. Okej, także mamy kolejnego wyjątkowego boksa. No i dobra. Znów wracamy do boksów. No i teraz Organize dokładnie, w końcu dobra opcja. No i sobie wezmę z powrotem Slagmę. No i wyrzucimy gdzieś Wysytyniego znów tutaj do boksu. Kolejny wyjątkowy Pokémon. Może go damy obok właśnie Arceusa. Tu może w rządku sobie będziemy dawać Pokémon do Game Freaka. W sumie na dobrą sprawę w tym roku jeszcze będą do odebrania... 4 można jeszcze zdobyć w tym roku. Tak więc, no niewiele, no ale jeszcze też, nie, to w sumie akurat będzie na jeden rządek, o ile uda mi się zdobyć jeszcze wszystkie w tej serii. Dobra, także przejdźmy tutaj do boksu. Nie wiem, czy wam pokazywałem wszystkie moje nowe Pokémony. Chyba nie do końca, więc może rzućmy jeszcze okiem na właśnie Jigglypuff, bo tego Pokémona chyba jeszcze nie mieliśmy okazji zobaczyć. Także samiczka ma właśnie umiejętność Cute Charm, która wywołuje zauroczenia przy kontakcie, jest to Pokémon normalno-baśniowy właśnie. No i tak, mamy tutaj taki przyzwoity specatak, bo mamy naturę, która go dodaje, mamy słabe defy, bo... No bo takie defy już ma, ale za to ma ogrom HP. No i ma też nie najgorszy atak z tego co widzimy. No i co my tu mamy? Play Nice, to obniża atak. Disarming Voice, to nigdy nie poduje. Disable, to wyłącza atak. No i Double Slap uderzył 2 do 5 razy za 15 zaledwie.
czyli cienko-cienko. A o Golbacie coś można powiedzieć w sumie, no wyższa forma Zubasa, co tu mówić. Teraz, a Moskrain? O tym mówiłem? Chyba też nie. Także Pokémon Robaklot, wyższa forma Sarskita, co tu fajnego mamy, umiejętność Interpretate. Pokémon dosyć dobry, stref jest tego co widzimy i specatak ma też niezły. W sumie kiedyś myślałem, że do walki go zrobić, mam pewien fajny pomysł na tego Pokémona i w sumie z nowych ataków co my tu mamy, w sumie mamy Gust. Gust jest to atak po prostu wiatrem i tyle. Czeryś jest siła specjalna i Scary Face mocno obniża speeda, Air Cutter. No, może często uderzyć krytycznie, a to chyba Skarmory już widzieliśmy. Dobra, także to tyle na temat nowych poksów. I w sumie, co do nowych poksów jeszcze mogłem zdobyć nawet i dwa. I czy zdobyć je teraz, czy później? Chodzi mi o głównie Skitty i właśnie Jigglypuff, bo mamy kamienie księżycowe, którymi można te oba Pokémony ewolnąć i przy okazji zdobyć dodatkowe wpisy do Pokédexu i w sumie powiem wam, czemu by nie, zróbmy to. Także będziemy mieli kolejne dwa nowe poksy. No i fajnie. Dobra, także przejdźmy do itemków. No także nasze tutaj gdzieś Moonstone'y gdzieś tu na dnie torby powinny być i są akurat dwa. Także właśnie Moonstone'a możemy użyć na Skitty, co sprawi, że właśnie Skitty będzie ewoluować. Ewolucji wywołanych kamieniem nie da się anulować. Normalnie da się anulować na przycisku B, tych się nie da. I też się nie da ewolucji po wymianie, bo niektóre Pokémon też ewoluują właśnie przez wymianę. I w sumie całkiem sporo. I tak, mamy właśnie Delcatty. O tak. Dobra, kolejny nowy Pox. No oczywiście to nie jest koniec nowych Poxów, bo zaraz będziemy mogli też ewolnąć Jigglypuff. Także kolejny Moonstone, no i Jigglypuff może teraz ewoluować w kolejnego nowego Pokémona, jakim będzie, zaraz się dowiemy co. Tak więc kolejna ewolucja. Na dobrą sprawę, jakbym jeszcze dał Rare Candy dla Trapinch, to mielibyśmy jeszcze trzecią wolkę. Ale dobra, mamy Wigglytuff. Wigglytuff jest właśnie ewolucją Jigglypuffa, no i... Na dobrą sprawę, a co tam? Dajmy te Rare Candy dla Trapinch. A co mi to tam szkodzi? W sumie mam tych cukiereczków całkiem sporo. Tylko to się będzie wiązało z tym, że nie będę się bił Trapinch przez jakiś czas. Tak, sporo, aż dwa. Dobra, no i kiedy Trapinch doda poziom 32... To nie jest poziom ewolucji. Kurczę, to na którym ewoluuje? 36? 4? 5? Kurczę, nie wiem. Dobra, jeszcze mam jedną rerkę. A ja jej na razie nie będę wykorzystywał. Dobra, także rzućmy sobie jeszcze okiem na świeżo zdobyte poksy. Świeżo zdobyte w sumie, ale świeżo wyewoluowane, tak można by lepiej powiedzieć. To my tu możemy powiedzieć u Wigglytuffa. W sumie tutaj my to się wszystko jest bez zmiany, tylko po prostu staty nam wzrosły. Podobnie też u Delcatty. W sumie Delcatty rzućmy lewe. Tak ciekawie to wygląda. Dobra, to zobaczmy jeszcze, co może Pokédex powie na temat tych dwóch nowych Pokémonów. I w sumie to tyle z takiego pierdolamentu w dzisiejszym odcinku. Będziemy mogli później sobie ruszyć dalej. Dobra, także co my tu mamy? Wigglytuff, właśnie, to jest również Pokémon balonowy. Ciało Wigglytuff jest bardzo takie miękkie, albo rozciągliwe, może by nawet powiedzieć. A ten Pokémon może jakby się nadymać, w sensie brać oddech i wdychać powietrze praktycznie bez końca. A kiedy się już tak, że tak powiem, nadyma, no to wtedy może się odbijać jak... delikatnie jak balon. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tu jeszcze mamy gdzieś Delcatty i Delcatty też jest tutaj. A Delcatty to jest z kolei Pokémon Prime, jakkolwiek by to przeczytać, cokolwiek to znaczy. W każdym razie Delcatty śpi gdzie tylko jej się zechce. Nawet nie w swoim, jakby to powiedzieć, legowisku. Kiedy jakieś inne Pokémon podejdą do tego Pokémona, kiedy ten śpi, ten Pokémon nigdy nie walczy, po prostu przeniesie się gdzieś indziej. Czyli Pokémon bezkonfliktowy. Nawet nie myślimy o wysyłaniu go do walki. Dobra, także szybko odeślemy tą kurczę, znowu Organize Item, znowu zła opcja. Organize Boxes. No i w sumie skoro Trapinch ma już tak wysoki level, to na razie wezmę sobie Gyaradosa do teamu, o. A tą dwójkę zaraz tu sobie gdzieś poukładam. O, tak jak ma być. Dobra, także możemy już ruszać dalej, także zajęliśmy troszkę czasu. Dobra. No i w sumie tak, musimy teraz dostać się z powrotem do miasta Maobal. Na dobrą sprawę możemy jeszcze przejść przez region Hoenn w nieco inny sposób, ale na razie się z tym wstrzymam. Także na razie polećmy do Maobal. A do Maobal najlepiej przedostać się przez Rastrofdano.
O, bez walki się udało. To już jest coś. Dobra, w sumie domowo zawsze można przejść na parę sposobów. I tak, chciałem przejść bez walki, ale niestety się nie udało. W sumie tu mogę użyć czarnego fletu, pokazałbym jak to działa, to zawsze ma jakiś tam efekt. Zawsze jakiś, ale no nie stuprocentowy. Dobra, zobaczmy w co wcieli się tutaj Nature Power. Tu się wczela w Power Gem. Aha, to jest rzeczywiście specjalny atak typu kamiennego. Czy jak widzicie, z Nature Power to jest nieco zabawą, się może wcielić w przerozmaite ruchy. Dobra, co mnie tam Westmore obchodzi? Dobra, także jesteśmy w Verdant Turf, no i to już jest rzut beretem w zasadzie do mała. Skąd na dobrą sprawę można wrzucić właśnie dalej, w kolejne nieznane nam części regionu. No i tak, dobra. Czy możemy się przejść? Tutaj jeszcze zerkniemy, co słychać w centrum? Bo słychać coś? O! Słychać! Jajko moje! Które właśnie się wykluwa i z tego jajka wykluje się... Uwaga, uwaga! Oto jest i kolejny nowy Pokémon. Pokémon niespodzianka, why not? Także why not jest kolejnym nowym Poksem, właśnie. To jest w sumie może nie tyle jedyna opcja, żeby go zdobyć, bo można go zdobyć jeszcze w inny sposób. W każdym razie why not? Wszystkie Pokémony wykrute z jajek mają właśnie poziom pierwszy. Także najniższy możliwy. No i no tak, no świeżo narodzony, że tak powiem, Pokémon. No i właśnie why not jest Pokémon typu psychicznego. On ma wyjątkową umiejętność Shadow, tak? Niewiele Pokémonów ją ma, która uniemożliwia przeciwnikowi ucieczki. No i też trenerom wymiany Pokémonów. No jest to Pokémon dość wyrównany z skazie, jednak bardziej ma te wyższe statystyki defensywne. Tutaj akurat mamy turę, która dodaje speeda kosztem defa, dlatego też ten jest trochę niższy. No i jest to właśnie Pokémon, który charakteryzuje się tym, że nie poznają zbyt wiele ataków i nie poznaje ataków z TM-ów, co ciekawe. To jest Pokémon, który później będzie poznał ataki kontrujące i właśnie na tym głównie on polega. Na razie znamy takie ruchy jak Splash, Charm oraz Answer. W sumie tyle, co można powiedzieć o tym Pokémonie. Właśnie Pokémon taki czysto defensywny. Później będzie się poznało kontrolujące ataki. No i będzie mógł ewoluować właśnie w Pokémon, jakim jest Boba Fett. Ale dobra, jeszcze zerkniemy, co może Pokédex powie na temat why not, ha, bo why not. Także tak, why not, why not, why not. Gdzie on to jest? Gdzieś tu daleko. I jest i why not. Więc why not jest to Pokémon Bright. Czy taki jasny, światły? Jakkolwiek to powiedzieć. Także, aha, why not gromadzi światło księżyca, by bawić się nim, wyrzucając, jakby wyciskając je przeciwko innym. Okej. Okay. Aha. Kiedy ten Pokémon zostanie jakby przyciśnięty albo ściśnięty albo coś takiego, ten Pokémon gromadzi w sobie jakby energię. No i może być wytrenowany tak, aby po prostu działał jak... znaczy po prostu robił jakieś kontrataki. Aha. Okej, okay, więc w sumie jajko jest wyklute, co oznacza, że w końcu będę mógł unormalizować, że tak powiem, moją drużynę. Także... no... to już to zróbmy teraz. Oj, w sumie właśnie, kolejny power. Tak, ale dobra. Aha, nie będzie kolejnego powera. Oż ty dziadu. No cóż, może dopiero jak zdobędę kolejne odznaki, będę mógł zdobyć kolejne. Do końca nie jestem pewien. Dobra, w każdym razie Organize Boxes. No i teraz sobie mogę z powrotem wziąć Trapincha, zamiast właśnie Wynota chociażby. No i sobie wezmę jeszcze tutaj Slugma. Slugma może być później przydatny przy wykluwaniu innych jajek. No i znów mam 5 boksów, haha. Dobra, no to co, moi drodzy. Siad na rower i jedziemy w nieznane. W nieznane, czyli na ścieżynkę 118. Dobra, tu też wezmę moją wyszukiwarkę, bo ja pamiętam, że jakiś przedmiot tu się kryje, tu gdzieś jest trenerka, którą fajnie można ominąć i tu też jest przedmiot, jakim jest Hard Scale. I na to przez prawie na ścieżkę 118, na tej przynajmniej część mogliśmy się dostać już dawno, dawno temu. No i tak, tu jest jakiś gościu. Zanim Pokémony ukrywają się pod wodą. Chcesz, żebym pokazał ci, jak je znajdować? Okej, okay, dobra, więc tak. Aha, jeżeli do nich podpłyniesz... Aha, czasami się chowają pod wodą, więc nie można ich podpłynąć. Jak podpłyniesz zbyt szybko, to uciekną, więc co zrobić? Po prostu musisz poznać jakąś technikę, wiesz? Także to jest technika.
polega na bliskiej obserwacji Pokemona. Pokemony ukrywają się pod wodą, bawiąc się niczym wchowanego. Wtedy nagle mogą wynurzyć się na powierzchnię. Ważne jest, żeby wiedzieć, gdzie. Dobra, do końca nie załapałem. O co chodzi w każdym razie? Już mieliśmy okazję poszukać Pokemonów na wodzie. I mniej więcej wiemy, jak to wygląda. Tak, i właśnie na wodzie teraz pojawił się chociażby Tentakul. Dobra, tu już w sumie mam jakąś dziewczynę, z którą można pogadać. Nawet jeśli nie ma wodzi, to możesz przemierzać rzeki płynąć na swoim Pokemonie. Pokemony są na... Albo na Pokemony zawsze można liczyć. Tak, szczególnie na naszego wspaniałego Linuna. Dobra, wracając do gry. W sumie teraz jesteśmy na plaży, więc mój Nature Power wcieli się w atak ziemny zapewne. Niech moja melodia rozbuja, albo nie wiem, rozrusza twoje dusze. Albo twoją melodię rozrusza duszę. O, fajnie się rymuje. Dobra, więc gitarzysta Dalton chce walczyć co do walki Mike the Mighta. Let's go! No i w sumie tak, poziom zaledwie 16, dlatego właśnie taki niski, no bo mogliśmy przejść tutaj wcześniej. Także Nature Power i właśnie on się wcieli w Earth Power. Kiedy jesteśmy na właśnie plaży czy jakimś piasku, także jednym ciosem wykańczamy Magnemite'a. W sumie Magnemite może być obok tej Stardy, więc na dobrą sprawę też bylibyśmy w stanie go tam wykończyć. Znaczy, moglibyśmy w stanie nie być go wykończyć, o to mi chodzi. Dobra, także jeszcze raz Nature Power, w sumie Earth Power powinien też załatwić i Wismura. Tak więc wykańczamy Smura. No i w ten sposób pokonujemy trenera. Błyskawicznie. La la la. Sądem lepiej tego nie ujął. Dobra, tak więc to nie jest oczywiście koniec trenerów. Dla rybaka ekwipunek jest kluczem. A bo kluczem jest dobry ekwipunek. Ale dla trenera kluczowym składnikiem są Pokemony i serce oczywiście. Tak, także wykorzystajmy nasze Pokémony i serce, aby pokonać Wade'a, który ma zaledwie tego poksa. Karwany jeszcze. Dobra, także let's go. I oczywiście nasz Mega Drain powinien załatwić sprawę i na pewno to zrobi. Także Big Drain. I pokonaliśmy Karwanę i tym samym Wade'a. Żeby nawet jakby tu wcześniej przyszedł, to i tak wcale dużo dłuższe te walki by nie były. Dobrze, to Wade pokonany. Zostałem pokonany. A pozostałem uderzony w samo serce? No, nie wiem, można tak powiedzieć. No i tu jest w sumie ostatnia trenerka na tej części ścieżki. Zapach kwiatów ma magiczną moc. Oczyszcza ciało i ducha. No, ducha może jeszcze jakoś, ale ciało? No, w każdym razie Aroma Lady Rose tam walczy z walki Odisha. Dobra sprawę, Odish nie jest w stanie mi zbyt wiele zrobić, co najwyżej przywalić acydem, ale na tym poziomie chyba jeszcze go nie zna. Także teraz sobie nabustujemy naszego Furikatera, którym będziemy kosić, a jednak zna acyda. No i to będzie atak super efektywny, który coś tam mi zrobił, mimo że ma prawie 2 razy niższy poziom od naszego. No w sumie jak na taką różnicę, to stosunkowo wiele mi zrobił. Dobra, tak więc Odish pokonany, level 31 załatwiony, no i jeszcze jeden Pokémon, a tym Pokémonem jest Rozilka. Na Rozelkę zostaniemy, bo Rozalia da nam 2 FA do specetaku, pozostałym Pokemonom one nie są potrzebne do niczego. Także kolejny Furikatter jeszcze mocniejszy. I na tyle mocny, żeby załatwić Rozelkę. Nieźle. No i 480 punktów, jak sobie konaliśmy Aromalay Rose. Chyba przegrałam. Na to wygląda. No i tak, dobra, czas na przejście w poksy i wysłanie do walki, na przykład Linuna. Bo czemu by nie? No i na dobrą sprawę, moi drodzy, to chyba będzie wszystko w dzisiejszym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy długi, czy krótki, ale w kolejnym odcinku zajmiemy się kolejną nową, może nawet nie tyle co nową ścieżką, znaczy nową może też, w każdym razie kolejną nową częścią tej ścieżki, do której bez Surfa nie mieliśmy dostępu. W każdym razie w dzisiejszym filmie, ja myślę, że to będzie wszystko, ja bym przegrał, do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii, to cześć!